Zapraszam dzisiaj do spotkania się z niesamowitą muzyką XIX stulecia. XIX wiek to inaczej romantyzm. Nazwa pochodzi od francuskiego słowa roman, a potem romans, czyli opowieść przepełniona baśniowością i duchowością. I taki właśnie jest wiek XIX. Jest to przede wszystkim epoka pełna emocji, uczuć i zmysłowości. Ta uczuciowość przejawiała się przede wszystkim w sztuce. Artyści nie byli już zatrudniani na zasadzie zlecenia przez możnowładców. Teraz pracowali wtedy, gdy poczuli natchnienie i przyszła do nich wena. Oprócz bujnego rozkwitu sztuki, XIX wiek to również epoka ogromnego rozwoju. Można powiedzieć, że część wynalazków XIX wieku ukształtowała współczesność. Mówi się, że XIX wiek zmienił świat tak jak żadne inne stulecie wcześniej. Doszło do olbrzymich zmian i to w różnych dziedzinach życia człowieka. W dziedzinie polityki początek XIX wieku zdominował Napoleon. Podbił on do roku 1812 niemalże całą Europę. Bardzo charakterystycznym dla XIX stulecia wydarzeniem była Wiosna Lodów, czyli seria zrywów wolnościowych i rewolucyjnych, która odbyła się w Europie w latach 1848-1849. Silna potrzeba wolności, zrywy rewolucyjne oraz walka o ojczyznę była charakterystyczną cechą tego stulecia. Tendencje wolnościowe widać również w sztuce, która opisywała stan ówczesnego człowieka. W wieku XIX problemy rozpoczęły się również na stosunkowo nowym kontynencie, czyli Ameryce, która była już całkowicie zasiedlona. W latach 60. przeszła tam wojna domowa, zwana wojną secesyjną. W jej wyniku zostało zniesione niewolnictwo. Niewątpliwie XIX wiek wprowadził wiele dobrego. Dzięki osiągnięciom medycyny i farmacji ludzie żyli coraz dłużej. Zwiększyła się również produkcja żywności oraz powstawały różne cenne dla życia człowieka wynalazki. Przykładem takich osiągnięć mogą być uliczna lampa gazowa, tramwaj, pierwsza lampa naftowa skonstruowana przez Polaka Ignacego Łukasiewicza, żarówka Thomasa Edisona, pierwszy samochód z silnikiem benzynowym, czy też kino, wynalazek braci Lumière z 1895 roku. Sztuka w XIX wieku była jedną z najbardziej rozwijanych dziedzin. Niejednokrotnie opisywała ona stan ówczesnego człowieka, tak jak chociażby na obrazie Eugeniego Delacroix wolność wiodąca lud na barykady. Prócz takich malowideł istniał szereg krajobrazów i pejzaży w romantycznych i rozmytych barwach, przedstawiających niejednokrotnie sielankowe widoki. Architektura XIX wieku to przede wszystkim ukłon w stronę dawnych styli architektonicznych. I tak w XIX wieku pojawia się neogotyk, styl neogrecki czy neobarokowy. Nie sposób nie wspomnieć o twórcach literackich, zwłaszcza polskich. To z XIX wieku pochodzi znakomita większość polskich pisarzy i poetów, takich jak chociażby Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Cyprian Kamil Norwid czy Zygmunt Krasiński. Wszyscy oni zajmowali się twórczością typowo romantyczną. Konstruowany przez nich bohater utworów literackich czy poetyckich to bohater romantyczny. Taki bohater jest najczęściej indywidualistą, buntownikiem, poetą, olbrzymim romantykiem, samotnikiem. Często bywa nieszczęśliwie zakochany nawet do granicy szaleństwa, jest bardzo emocjonalny i jest patriotą. Co w takim razie z muzyką XIX wieku? Na początku posłuchajmy fragmentu, który doskonale oddaje charakter epoki. Przede wszystkim romantyczna muzyka odwoływała się do ówczesnych haseł epoki, takich jak sztuka totalna czy sztuka dla sztuki. Oznaczało to, że muzyka przestała być komponowana na życzenie czy zlecenie, ale powstawała jako owoc pracy natchnionej. Przez to przekazywała ogromny ładunek emocjonalny tworzącego kompozytora,
a także oddziaływała na odbiorcę poprzez różne środki. Istnieje wiele cech romantycznej muzyki. Między innymi jest to nawiązanie do baśniowości, zmysłowości i świata nierealnego, które najczęściej pojawiały się w operach bądź pieśniach, czyli gatunkach, które posiadają tekst literacki. Tekst ten opierany był na poezji romantycznej, stąd nawiązania. Oprócz tego muzyka romantyczna charakteryzuje się olbrzymim subiektywizmem i indywidualizmem twórców, dlatego też rozwija się w niej wiele stylów, ponieważ zależały one od indywidualnego stylu kompozytora, który tworzy daną muzykę. Romantyczne utwory często nawiązują również do twórczości narodowej danego kraju, wykorzystują narodowy język, charakterystyczne tańce ludowe, śpiewy czy tradycje związane z danym krajem. Wszystko to miało na celu podniesienie ducha narodu, zwłaszcza w państwach, które, tak jak Polska w tym czasie, walczyły o swoją niepodległość. XIX wiek to również epoka rozwoju wirtuozostwa i instrumentacji. Powstają coraz nowsze instrumenty i coraz nowsze technologie budowania ich. Tendencją stało się budowanie sal koncertowych i organizowanie popisów wirtuozów. Nie były to już koncerty orkiestr symfonicznych, ale poszczególnych solistów, którzy występowali z programem solo zwanym recitalem. Ładunek emocjonalny, dramatyczny, doznania, które odbiorca miał odbierać podczas słuchania dzieła, były ważniejsze niż takie szczegóły techniczne jak jego budowa czy forma. Odróżnia to bardzo wiek XIX od klasycyzmu, gdzie zasady pełniły pierwszorzędną rolę. Jednym z najwybitniejszych kompozytorów XIX wieku i jednocześnie najważniejszym kompozytorem dla Polaków był Fryderyk Chopin. Fryderyk Franciszek Chopin urodził się 1 marca 1810 roku w Żelazowej Woli, czyli małej wiosce pod Warszawą. Przyszedł na świat w rodzinie, w której muzyka była na porządku dziennym. Jego ojciec, Mikołaj, jest z pochodzenia Francuzem. Według legendy, Fryderyk urodził się przy grze skrzypiec swojego ojca. W wieku 6 lat chłopiec rozpoczął naukę na fortepianie u Wojciecha Żywnego, swojego pierwszego nauczyciela poza ojcem. Fryderyk miał 3 siostry, Ludwikę, Izabelę i Emilię. Ze starszą siostrą, Ludwiką, muzykował w domu, grając na 4 nęce. W wieku 7 lat podejmował już pierwsze poważniejsze próby kompozytorskie. Zapisywano oczywiście ręką ojca. Pierwszy publiczny występ Fryderyka odbył się w 1818 roku w Pałacu Radziwiłłowskim. Prasa warszawska opisywała go jako cudowne dziecko i drugiego Mozarta. Fryderyk Chopin jako 16-letni młodzieniec rozpoczął studia w zakresie teorii kompozycji u Józefa Elsnera w Warszawskiej Szkole Głównej Muzyki. Na początku listopada 1830 roku opuścił ziemię polskie. Nie wiedział, że stanie się to już na zawsze. Jego droga wiodła przez Wrocław, później Drezno, Monachium, aż do Paryża, gdzie osiadł już do końca swojego życia. Bardzo tęsknił za ojczyzną, co słychać w niektórych jego kompozycjach. Etiuda C-moll, którą słyszeliśmy na początku jako prezentacja muzyki romantyzmu, powstała jako reakcja na wiadomość o upadku powstania listopadowego. Nazwana została ona później przez innego kompozytora, Franciszka Liszta, rewolucyjną. Nazwa ta przygnęła do niej na zawsze. Innym przykładem obrazującym tęsknotę Chopina za ojczyzną jest fragment skerca H-moll op. 20. Posłuchajcie i zgadnijcie. Jezuniu. Tęsknota za krajem potęgowała się zwłaszcza w okresach świąt takich jak Boże Narodzenie. W Paryżu Chopin trudnił się przede wszystkim kompozycją, a także udzielał lekcji prywatnych gry na fortepianie. Był bardzo surowym i wymagającym nauczycielem, podobnie jak ojciec dla niego. Chopin był przede wszystkim wrażliwym artystą, skłonnym do popadania w depresję, dramatyzowania i skupiania całej uwagi na sobie. Nigdy się nie ożenił, jednak większość życia spędził w związku z George Sand, francuską pisarką. W 1836 roku zaczął on poważnie chorować na gruźlicę. Na tą też chorobę 17 października 1849 roku Chopin zmarł.
został pochowany na cmentarzu w Paryżu. Jednak zgodnie z ostatnią wolą Chopina, po jego śmierci siostra przywiozła do Warszawy serce Chopina, które zostało w urnie wmurowane w filar kościoła Świętego Krzyża na krakowskim Przedmieściu. Imieniem Fryderyka Chopina nazwano najstarszy na świecie monograficzny konkurs muzyczny, który odbywa się w Warszawie od 1927 roku. Obecnie organizowany jest co 5 lat. Już od przeszło 70 lat odbywa się w Warszawie jeden z najstarszych i najważniejszych muzycznych konkursów na świecie, Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny imienia Fryderyka Chopina. Od wielu podobnych imprez odróżnia go to, że jest on konkursem monograficznym, poświęconym interpretacji muzyki jednego kompozytora. Co 5 lat przyjeżdżają do Warszawy pianiści z całego świata, by walczyć o miano najlepszego chopinisty. Dla wielu z nich udział w konkursie to twarda próba nerwów, sprawdzian własnych możliwości, ale zarazem szansa na wielki sukces. Fryderyk Chopin był przede wszystkim twórcą muzyki fortepianowej, jak zresztą dobrze słyszeliśmy. Nieobce były mu gatunki takie jak nokturny, sonaty, etiudy czy fantazje. Ale XIX wiek był to wiek również muzyki symfonicznej oraz operowej. Wśród licznych gatunków, które powstawały w tej epoce, dominują symfonie czy koncerty solowe przeznaczone głównie na skrzypce lub fortepian. Z tej epoki pochodzi również mnóstwo bardzo dobrze znanych utworów muzyki klasycznej. Tutaj chociażby doskonały przykład Marsz Weselny Feliksa Mendelssohna. Nadal i to bardzo bujnie rozwijała się opera. Tak jak pozostałą muzykę, cechowało ją wzmożenie uczuciowości i namiętności, pojawiały się w niej sceny obłędu czy szaleństwa oraz olbrzymi dramatyzm. Charakterystyczne były też olbrzymie zamaszyste scenografie, które miały powalić odbiorców swoim bogactwem. Cechą opery XIX-wiecznej jest również podejmowanie tzw. tematów z życia ulicy. Nie bano się podejmowania tak trudnych wątków jak morderstwo, zdrada czy prostytucja. Posłuchajmy jednej z najbardziej znanych oper XIX-wiecznych, czyli Carmen Georgesa Bizeta. Usłyszymy Habanere, czyli jedną z głównych arii tytułowej bohaterki. L'autre est ce que je prends.
Charakterystyczny dla twórczości XIX-wiecznej jest rozwój muzyki programowej. Muzyka programowa to utwory z rodzaju muzyki instrumentalnej, które posiadają program. Program opisywał, o czym jest dany utwór. Taki program mógł być dołączony do programu koncertu, stąd jego nazwa, bądź zawarty w tytule. Pomimo tego, że w muzyce tej nie ma akcji scenicznej, to jesteśmy w stanie zrozumieć, o czym ona opowiada, poprzez pewne muzyczne skojarzenia. Taki program do utworu mógł być inspirowany jakimś innym dziełem sztuki, np. literackim czy malarskim, ale też krajobrazem czy dźwiękami natury. Przeciwieństwem muzyki programowej jest muzyka autonomiczna bądź inaczej zwana absolutną. Nie posiada ona żadnych treści pozamuzycznych, tak jak na przykład etiuda c-moll bądź symfonia g-moll. Teraz zaprezentuję Wam dwa utwory z rodzaju muzyki programowej, nie podając początkowo ich tytułów. Spróbujmy skojarzyć, o czym może opowiadać dany fragment muzyczny, a potem porównamy z tytułem, czy skojarzenie było dobre. W XIX wieku charakterystyczne było również używanie muzyki ludowej. Twórczość wiejska przenikała do twórczości artystycznej. Na wsiach popularne były tańce ludowe. W Polsce tańczono krakowiaka, oberka czy mazura. Tymi tańcami inspirował się m.in. Fryderyk Chopin podczas swoich licznych wyjazdów na wieś. Pisał on mazurki na fortepian, w których zawierał elementy wszystkich tych trzech tańców narodowych. Posłuchajmy teraz, jak brzmiał w oryginale ludowy taniec, a potem jak brzmiała impresja na ten temat Fryderyka Chopina zawarta w postaci mazurka. XIX wiek to również epoka baletu. Balet to rodzaj widowiska teatralnego, w którym głównym środkiem wyrazu jest taniec, wykonywany przez tancerzy według choreografii z towarzyszeniem muzyki.
Najsłynniejsze balety powstawały w ośrodku rosyjskim i były twórczości Piotra Czajkowskiego. Bodajże najbardziej znane z nich to Jezioro Łabędzie oraz Dziadek do orzechów. Pod koniec wieku XIX grano już muzykę na bardzo duże składy wykonawcze. Olbrzymie orkiestry symfoniczne, chóry i soliści to typowe obsady końca epoki. Orkiestry powiększano o nowe instrumenty, takie jak tuba, saksofon, czelesta. Austriacki kompozytor Gustav Mahler stworzył nawet Symfonię Tysiąca, którą wykonywało 1000 instrumentalistów i śpiewaków. Posłuchajmy i przede wszystkim zobaczmy, jak imponująco to wygląda. Z racji na swoją dużą obrazowość, muzyka XIX wieku często była wykorzystywana w bajkach bądź filmach. I tak na przykład słynny fragment Cwał Walkirii Ryszarda Wagnera został wykorzystany w początkowych ujęciach filmu Czas Apokalipsy. Tu kolejny znany przykład, Ryszard Strauss i wstęp do poematu Tak orzecze Zaratustra, który znany jest szerszej publiczności głównie z Odysei kosmicznej Stanleya Kubricka. Twórczość polską z okresu romantyzmu, oprócz Fryderyka Chopina, reprezentuje chociażby Stanisław Moniuszko. Kompozytor ten stawiał przede wszystkim na twórczość narodową, której posługiwał się polskim językiem, scenografią, strojami czy rytmiką tańców ludowych. Te wszystkie elementy zawierał on w operach narodowych, takich jak Straszny Dwór czy Halka. Oprócz tego jest on również autorem wielu pieśni polskich, niektóre z nich znane są i śpiewane do dziś. Na koniec zapraszam Was na wysłuchanie fragmentu Mazura ze Strasznego Dworu Stanisława Moniuszki.
Wielkimi krokami zbliżamy się do końca rozwoju historii muzyki. W następnym odcinku obejrzymy najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie. Zapraszam na historię XX i XXI wieku.